Cześć, tu Ania i Michał z kanału Podróże w Naturze. Zbliżają się walentynki, czyli nasze ulubione święto, którego nie obchodzimy. Z tej okazji chcemy nagrać dla Was film o pewnej zasadzie, która się z tym wiąże, a którą wyznajemy od wielu lat. A ta zasada to... Żadnego ślubu przed wspólną podróżą i zamiast podróży poślubnej zalecamy podróż przedślubną, żeby sprawdzić, czy na pewno jesteście zgraną parką i czy nie straszne Wam są przeciwności losu. Słuchajcie, w podróży opadają wszelkie maski. O ile w domu, nawet na spotkaniach na kawie da się udawać, w podróży możesz dostrzec prawdziwe oblicze drugiej osoby. Możesz zobaczyć, jak się zachowuje w sytuacjach niekonwencjonalnych, w sytuacjach trudnych, bo wbrew pozorom podróże często wiążą się ze stresem. Dokładnie, mogą Was spotkać takie sytuacje kryzysowe, nieprzewidziane, dlatego jeśli chcecie sprawdzić Wasz związek, zaplanujcie sobie taką podróż sami. Właśnie takie podróże, zaplanowane na własną rękę, pozwalają Wam przetestować związek i sprawdzić, czy aby ktoś z Was nie jest maruderem, księżniczką, księciuniem i osobą, która panikuje albo krzyczy, czy zwala winę, jeśli dzieje się coś niezależnego od Was. Zachwalaliśmy, że samochód zdał rezultat na wszystkich drogach górskich, ośnieżonych, uboconych. Spóźniamy się i tak na samolot i stało się najgorsze. Silnik się przegrzał i wypływa nam płyn chłodniczy. Związek w podróży mogą zarówno scementować kryzysy, z których wyjdziemy obronną ręką, jak i wspólne, przyjemne doświadczenia. Zacznijmy od tych kryzysów, bo podróż to nie zawsze przyjemności i o ile nie siedzimy w hotelu wielogwiazdkowym, w luksusie, kiedy wszystko mamy podane na tacy, bo cały program jest zaplanowany przez kogoś, przez biuro podróży i nie mam miejsca na nieprzyjemne zdarzenia, na zdarzenia niezaplanowane, no to wtedy wszyscy możemy być szczęśliwi i lśnić. Ale podróż, którą zaplanujemy sobie sami, we dwoje, najlepiej sprawdzi nas jako związek. A wtedy mogą się zdarzyć rzeczy nieprzewidziane, z którymi będziecie musieli sobie radzić. Liczyć na siebie we dwoje albo wspólnie rozwiązywać te kryzysy. W ogóle podróż we dwoje jest super, bo albo to, co się tam wydarzy, sprawi, że szybko się rozstaniecie, jeśli do siebie nie pasujecie, albo scementuje wasz związek i pozwoli cieszyć się sobą długo i żyć w harmonii. I teraz chcielibyśmy opowiedzieć Wam o liście rzeczy, które warto ustalić przed wyjazdem. I tu się pojawia anegdota. Dziewczyna mówi do chłopaka: kochanie, kochajmy się tak jak na filmach. Oboje są zachwyceni zbliżającą się wizją i co się okazuje? Że oglądają inne filmy. Dlatego dyskutując o podróży, każdy ma w głowie wyidealizowany obraz, każdy myśli, że będzie super w jego rozumieniu, ale często te wizje się ścierają. Pierwszą, jedną z kluczowych rzeczy, które trzeba sobie wyjaśnić przed wyjazdem, to budżet. I budżet nie powinien być wyrażony w kwocie za całość wyjazdu, bo najważniejsze jest to, jak tą kwotę spożytkujemy. To znaczy, ustalając, że chcemy wydać na jakiś wyjazd na przykład 2000 zł, jedno może stwierdzić, że najważniejszy jest komfort noclegów, a na jedzeniu można zaoszczędzić. Także można spać w super wypasionym miejscu, pokoju, a jeść jedzenie przywiezione z Polski. Z kolei drugie może spać wszędzie, w pokoju wieloosobowym, w hostelu, w namiocie, ale cały budżet chce władować w pyszne, lokalne jedzenie. Z kolei dla kolejnego ważny będzie transport na lotnisko. Jedno może jechać z plecakiem, autobusem, pociągiem, drugie chciałoby jechać taksówką czy jakimś innym Uberem. To są rzeczy, o które można się pokłócić, a chwila rozmowy przed wyjazdem może oszczędzić dużo, dużo stresu i nakierować na wspólny cel. Kolejnym pytaniem, które powinniście sobie zadać jeszcze przed podróżą, jest to, jakie macie do niej oczekiwania, jak chcecie spędzać czas. Bo jedni wolą leżeć plackiem i się opalać na plaży, drudzy wolą w tym czasie zwiedzać, a nad morzem być kilka dni. Z kolei inni powiedzą, że nie,
Żadnej plaży, żadnego morza, tylko góry. Nawet jeśli się okaże, że oboje preferujecie aktywny wypoczynek, to musicie sobie zdefiniować, co dla Was znaczy aktywny, bo dla jednej osoby będzie to zwiedzanie muzea, a dla drugiej porządny wycisk i trekking na szlaku. W ogóle to ludzie dzielą się na tych, którzy odpoczywają w trakcie urlopu i tych, którzy chcą wypocząć dopiero po wyjeździe. A więc upewnijcie się, że wraz ze swoim partnerem podróży macie podobny plan na spędzanie czasu. Bo dla jednego udany wyjazd to wypoczywanie, jakaś lekka forma aktywności, ale głównie leżenie, tak żeby móc się naładować i wrócić do domu wypoczętym. I to jest ok. Ale może się okazać, że drugie woli ostre trekkingi, sporty wodne, mnóstwo szaleństwa, imprezy nocne i dopiero zamierza odpocząć po wyjeździe. To również jest ok. Ważne, żebyście oboje byli świadomi, do czego to wszystko zmierza i jak chcecie ten czas spędzić. Oczywiście nasz związek zweryfikują nie tylko te pechy, dramaty, smutne rzeczy, ale przede wszystkim pozytywne emocje, które przeżywane we dwoje podnoszą wszystko do potęgi drugiej. Tak więc wino na plaży, wspólna kolacja, jakieś znalezisko, którego się nie spodziewaliśmy, trafienie do jakiejś super dzielnicy, to wszystko we dwoje będzie nam smakowało podwójnie. Pierwsza taka rzecz dość hardkorowa, jaka mi się przypomina, to to, jak chcieliśmy przenocować pod gołym niebem w miejscowości La Linea, jadąc na Gibraltar. Wybraliśmy miejsce na pustkowiu, rozbijaliśmy namiot i zaatakowało nas stado groźnych, wściekłych psów. Całe szczęście byliśmy we dwoje. Udało nam się ustawić tak bokiem do siebie, zetknąć się plecami. Mieliśmy takie super mocne latarki czołówki, świeciliśmy tymi latarkami psom w oczy i jakimś cudem wspierając się, udało nam się wydostać do głównej ulicy. Gdybyśmy byli sami, na pewno z jednej strony odsłonięci bylibyśmy na atak psa, a na pewno nie wspieralibyśmy się tak moralnie. We dwoje zawsze łatwiej sobie radzić w takiej kryzysowej sytuacji. Ja też pamiętam sytuację dosyć świeżą, bo z zeszłego roku. Na przełęczy ponad 3000 metrów wysokości, gdzie było pusto, pusta droga, bo to był Kirgistan. Samochód nam zatrzymał się. Co tam się stało? Pękł wężyk od chłodnicy, woda out, chłodnica, dużo pary. I musieliśmy się wspierać. Ja jako, że znałam rosyjski, to wyczekiwałam samochodów, żeby jakiś przejechał. Udało się, mimo że na tej trasie prawie nikt nie jeździ, to dwóch kolesi nam się zatrzymało i ja po rosyjsku tłumaczyłam im, w czym problem, a Michał w tym czasie biegał do rzeki po wodę, żeby uzupełnić chłodnicę płynem. Tak. Jedna z naszych ulubionych historii to to, kiedy Ania pozowała do zdjęcia w Wenecji. Zachęciłem ją, żeby zeszła schodek niżej. Niestety schodek był śliski. Ania zrobiła piruet i zeszła pod wodę. Ja miałem dylemat, czy ją ratować, czy dokumentować wszystko. Całe szczęście wybrałem robienie zdjęć. Ania sobie radziła dobrze, bardzo szybko wydobyła się na powierzchnię i dzięki temu, poza wspomnieniem, mamy również zdjęcie. Ania między innymi uratowała mnie w Rzymie. Nie wiedzieć czemu, być może od słońca, być może od czegoś innego, ale zacząłem potwornie łzawić. Łzy mi tak leciały, że właściwie oślepłem. Widziałem tylko takie plamy i sam, gdybym był w podróży, mógłbym gdzieś zabłądzić, wpaść pod coś, skończyć w ruinach już na zawsze, ale miałem Anię. Ania prowadziła mnie za rękę przez całe miasto. Ponieważ mi nie przechodziło, trafiliśmy do szpitala, tam mi udzielono pomocy i byłem jak nowy. Ale gdyby nie ręka Ani, gdybym był sam, mogłoby się skończyć różnie, a na pewno nie mógłbym kontynuować dalej podróży. Taka sytuacja, kiedy jest potrzebne wsparcie medyczne drugiej osoby, może zdarzyć się w waszej parze nieraz. My jeszcze Michała musieliśmy ratować poetnie, kiedy chyba się nawdychał tam siarki, po czym, kiedy już wróciliśmy do hostelu, czuł się trochę gorzej, był opadły z sił, więc druga osoba, ja, pobiegłam po jedzenie, po izotonik, który przywróciłby mu siły i leki. Także
Zawsze, jak jesteście we dwójkę, to trzeba pamiętać, że możemy liczyć na tę drugą osobę. A jak nie, to znaczy, że coś tu nie gra. Mamy za sobą to, co może pójść źle. Teraz chcemy powiedzieć wam, jakie według nas są największe zalety z podróżowania we dwoje. I absolutnie mamy mnóstwo znajomych, którzy podróżują solo. I wiemy, że to jest świetna sprawa, ma mnóstwo zalet. Ale w tym odcinku skupimy się na tym, jakie benefity można czerpać z bycia w podróży we dwoje. W podróży możemy uczyć się od siebie bardzo, bardzo różnych rzeczy, bo każdy ze szkoły wyniósł całkiem różną wiedzę. Czasem jest tak, że jedno pamięta coś z lekcji geografii, inne z lekcji biologii, można fajnie wymieniać się doświadczeniami. Z fizyki. Czasem jedno nie pamięta nic z lekcji fizyki, ale fajną rzeczą też są języki, bo często znacie różne języki, możecie sobie w ten sposób podpowiadać i pomagać w różnych krajach. Na przykład Ania zna języki wschodnie, więc w całym obszarze Rosji i okolic porozumiewamy się po rosyjsku dzięki Ani. Ja z kolei mówię w języku hiszpańskim. Po polsku nie mówię. Fajnie można się uzupełniać i to jest kolejny benefit, którego nie ma się podróżując samemu. Podróżując we dwoje możemy też dzielić koszty i to jest bardzo znaczącym benefitem podróży we dwoje. Pokój dwuosobowy, jeśli podzielimy jego koszt na dwójkę, wychodzi znacznie taniej niż jedynka. Jedynki generalnie są dosyć drogie, także to jeden z benefitów. Też jeśli podróżujemy razem transportem, to wynajem samochodu kalkuluje się o wiele lepiej, jakbyśmy mieli go wynająć sami, solo, w pojedynkę. No i najważniejsze, czyli jedzenie. Będąc we dwójkę, można wymieniać się swoimi potrawami, a więc płacąc tyle samo, spróbować dwa razy więcej i zupełnie ponadto dzielić się emocjami, bo to jest chyba najważniejsze. Porozmawiać z kimś o czymś, jak coś smakuje, wymienić opinię, czy kiedyś jadło się lepsze, czy gorsze. I to jest coś, czego najbardziej brakuje w pojedynkę. Nie ma z kim dzielić emocji. Możesz zrobić zdjęcie, możesz nagrać film, ale przeżywasz to sam. Poza tym, jeśli podróżujemy we dwoje, to w dzisiejszych czasach hieroglifów, piktogramów, czyli generalnie świata obrazkowego, świata Instagramu, chcemy mieć zdjęcia z podróży. Jedni mniej, drudzy więcej, ale gdzieś te zdjęcia się podczas podróży przewijają. Dlatego mając kogoś obok, możemy liczyć na to, że tę fotkę z podróży przywieziemy, ale te zdjęcia też mogą być takim przedmiotem konfliktu, bo załóżmy, że jedna osoba chce na to bardzo dużo czasu poświęcać, robi duble tych zdjęć, żeby były jak najlepsze, jak najbardziej instagramowe. Także musicie się też w parze co do tego dogadać, bo wiemy po naszych znajomych, że to może być źródłem sprzeczek. Chętnie poznamy też waszą opinię, czy wolicie mimo wszystko podróżować samemu, czy macie już kogoś do podróży we dwoje i wolicie dzielić te emocje. My ze swojej strony na pewno polecamy wam trzymanie się zasady, którą wspomnieliśmy na początku filmu, a więc najpierw podróż, potem poważne zobowiązania. I życzymy wam, żeby tych podróży było jak najwięcej, bo podróże we dwoje to coś, co można powtarzać. Nigdy nie powtarzają się okoliczności, zawsze jesteście tylko wy dwoje w różnym otoczeniu i to jest wielka frajda, z której można uczynić nawet cel życia. Napiszcie w komentarzu o swoich wtopach i fuck-upach podczas podróży we dwoje, albo przeciwnie, o sytuacji, w której druga osoba była dla was wybawieniem i mogliście liczyć na jej skuteczną pomoc. A jeśli chcecie śledzić nasze podróże we dwoje, to zasubskrybujcie nasz kanał i zostańcie z nami na dłużej. Save me, 'cause I'm